Fallout 3 jest tytułem, który budził sporo kontrowersji już od momentu rozpoczęcia prac nad nim przez studio Bethesda. Wielu z czytelników naszego portalu było i jest sceptycznie do niego nastawiona. Czy mają powody? Czy jest aż tak źle, żeby z góry skreślać ten tytuł z listy gier, które warto kupić? Rozsiądźcie się wygodnie, gdyż już za chwilę postaramy się odpowiedzieć na to i kilka innych pytań. Ze zrozumiałych względów nie można w trakcie oceniania trzeciego Fallouta uniknąć porównań do poprzednich części. Przy takim zestawieniu poprzeczka ląduje na bardzo wysokim poziomie, a co za tym idzie, ocena daleka jest od jakiegokolwiek obiektywizmu. Dlatego postaramy się przedstawić ten tytuł w dwóch aspektach. Jako kontynuację świata znanego z poprzednich części oraz, oczywiście umownie, jako samodzielny tytuł. Zacznijmy od porównania. Tu istnieje długa lista zarzutów stawianych przez fanów serii. Przedstawiamy najbardziej newralgiczne z nich i konfrontujemy z naszymi własnymi obserwacjami gry. Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec Fallouta 3 jest twierdzenie, iż został poddany serii uproszczeń. Jest to prawda, z którą nie ma co dyskutować, jednak nie wszystkie wynikające z tego zmiany należy automatycznie klasyfikować jako złe. Graczom oszczędza się mnóstwa informacji, które przyjemnie było znać, ale które w zasadzie same z siebie nie były niezbędne. Przykładem może być modyfikator obrażeń wynikający z siły. Autorzy gry wyszli wyraźnie z założenia, że końcowe obrażenia są istotniejsze i że wystarczy przedstawić samą sumę, a nie bawić się w rozpisywanie elementów składowych. Niestety, przy tej oszczędności raczyli zapędzić się tak daleko, iż pozbawili nas całości opisów sprzętu, w jakiego posiadaniu możemy się znaleźć. Szkoda, bo przecież przyjemność zapoznawania się z nim w pierwszych dwóch odsłonach Fallouta była ogromna. Innym uproszczeniem związanym w tym wypadku z mechaniką i zaliczającym się grze zdecydowanie na minus jest system rozwoju postaci. Dla pierwowzorów dobrze przemyślany tzw. build miał ogromne znaczenie. Niestety, w najnowszej odsłonie historii z pustkowi bardzo łatwo stworzyć postać, która jedną ręką strzela do wrogów, drugą otwiera wrota Fortu Nox i przy tym wszystkim znajduje jeszcze czas na uwiedzenie gromady cheerleaderek. Inną często wytykaną przywarą produkcji Bethesdy ma być pozbawienie jej elementów pastiszu i potraktowanie tematu śmiertelnie serio. O ile pierwszy zarzut jest prawdziwy, przynajmniej nam w trakcie gry nie udało się takowych zauważyć, o tyle na brak humoru nie mogliśmy narzekać. Jest on nieco innego rodzaju, momentami nieco zbyt subtelny na tle realiów, w jakich się znalazł, jednak jest on zdecydowanie obecny. Sporo uwag słyszy się również pod adresem dialogów. A to, że są drętwe, że nie umywają się do tych wcześniejszych i tym podobne. Tu niestety trzeba spojrzeć na to pod pewnym kątem. To, co w piśmie prezentowało się świetnie, już w postaci nagrań tak dobrze nie wyjdzie. Widać to chociażby na prostym przykładzie. Mamy możliwość samodzielnego wyboru imienia postaci. W przypadku pisanych dialogów nie było problemu, by wpleść je w wypowiedzi postaci. Natomiast przy nagraniach trzeba niestety unikać sytuacji, w których nasze imię zostanie wypowiedziane. Do samych dialogów jeszcze wrócimy. Ostatnim elementem, który wypada ze sobą zestawić, są questy. Poprzednie odsłony miały wręcz legendarną ich ilość i chociaż Fallout nowej generacji wypada tu o wiele skromniej, to sama jakość zadań utrzymała się, jeżeli nawet nie przebiła swoich starszych braci. W zasadzie prawie wszystkie misje, których możemy się podjąć, składają się przynajmniej z kilku etapów. Jest to ten element gry, na którym raczej niewiele osób się zawiedzie. Na tym pozwolimy sobie na zakończenie tego nieco powierzchownego porównania. Zajmijmy się teraz ocenianiem Fallouta jako gry. Nie ma wątpliwości, że świat, który został tu wykreowany, na swój sposób jest o wiele twardszy od swojego pierwowzoru. Wrażenie takie stwarza m.in. pozbawienie go wzmiankowanych już elementów wszechobecnego pastiszu. W swojej surowości nie jest on jednak pozbawiony swoistego uroku i klimatu. Składa się na nie olbrzymia ilość elementów. Obraz, dźwięk, dialogi oraz fabuła. I chociażby dla cieszenia się nimi warto w nowego Fallouta zagrać. Elementem, który również można uznać za dobrze pomyślany, z niewielkimi tylko zarzutami, jest system walki. Zarówno tej w czasie rzeczywistym, jak również z użyciem VATS-a. Pierwszy jest dynamiczny i w miarę elastyczny. Drugi, jako skrzyżowanie aktywnej pauzy z idealnie kontrolowanym bullet time'em, jest sympatycznym urozmaiceniem. Animacje związane z VATS-em naprawdę warte są podziwu, jednak to właśnie tu pojawia się pewien zgrzyt. Z niewiadomych przyczyn autorzy postanowili zabrać nam możliwość celowania w wybrane lokacje w trakcie walki wręcz oraz z użyciem broni białej. Niby nic wielkiego, a trochę irytuje. Ponadto, w trakcie VATS-owskich scenek dość często kamera głupieje i zamiast widowiskowej akcji oglądamy fakturę ściany. Świat gry, mimo stosunkowo niewielkiego obszaru, na jakim toczy się zabawa, wcale nie jest ubogi.
Dość duża liczba lokacji, rozbudowane podziemne obszary oraz złożone struktury budynków zapewnią wielogodzinną zabawę, którą możemy poświęcić na plądrowanie pustkowi. Nie gorzej wypada również polonizacja gry. Parafrazując, usłyszeć Skibę w roli Three Doga i umrzeć. Radio Galaxy News to moje dziecko. Kocham je, karmię i przewijam. Ale jest jeden problem. Nikt poza Waszyngtonem nie słyszy jego płaczu. Owszem, sporo zasługi jest w koncepcji funkcjonowania rozgłośni radiowych, jednak niewątpliwie jest to dobrze oddana postać. Zresztą wyróżnia się już chyba tylko ścieżka monologów mózgorobota. Nie ruszaj się, proszę. Trudniej cię trafić. Pozostałe stoją po prostu na przyzwoitym poziomie. Podsumowując, trzeci Fallout to tytuł, w który gra się dobrze. Nie jest to gra wybitna, ale nie jest również czymś, co od razu należałoby wyrzucić do kosza. Niewątpliwie większość fanatycznych miłośników wcześniejszych odsłon skreśli go ze swojej listy pozycji obowiązkowych, ale nie dlatego, że jest to gra zła. Nie jest to stary dobry Fallout i daleko mu do ortodoksyjnych wyobrażeń. Jeżeli jednak podejdziemy do niego z otwartym umysłem i pewną dozą wyrozumiałości, gra odwdzięczy się nam wieloma godzinami naprawdę dobrej zabawy.